Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną grę, kolejną partię Petera Lekko z Władimirem Kramnikiem. Władimir Kramnik, były mistrz świata, który zdetronizował Garego Kasparowa z tronu szachowego. Fantastyczny zawodnik o niezwykłym zmyśle kombinacyjnym, wielki talent, predyspozycje do szachów, miał ogromne. Pokazywał to w swoim młodym wieku Warto o nim więcej poczytać Z kolei, z kolei Peter Leko, węgierski arcymistrz Już nie gra zawodowo w szachy Lecz spełnia się dobrze w roli trenera Zapraszam do arcyciekawej partii No właśnie u mnie Kramnika jest troszkę mało na kanale Ale myślę, że to się zmieni Gdyż jego partie naprawdę były mega ciekawe Dosyć trudne, widowiskowe Grał również dobrze technicznie, dobrze kombinacyjnie Co potwierdza w swoich tutaj partiach. Zapraszam serdecznie i E4 tym ruchem się rozpoczęła partia. E5, skoczek F3 i skoczek F6 widzimy, że Kramnik wybiera obronę rosyjską. W obronie rosyjskiej myk polega na tym, że właśnie dosyć symetrycznie to wygląda i z atakiem na pionka czarne również wychodzą z skoczkiem i atakują pionkę E4. No i tutaj w partii można by się zagłębiać w teorię bardzo mocno. Ale skoczek wybił zwyczajnie na E5, i po ruchu D6, co jest dobrym ruchem, skoczek wraca z powrotem, i teraz wybijamy na E4. Takiego ruchu na przykład, jak Hetman E2, się nie ma co obawiać, bo zawsze mamy Hetman E7. Zwykle gra się D4, tak też następuje. I teraz ruch D5. I nas niech to nie zmyli, że czarne tutaj zagrały raz D6, raz D5. To nie jest strata tempa, to jest zwykła teoria debiutów, a jest to logiczne z tego względu, że goniec ma furtkę do gry i chodzi o to, żeby te figury miały dużo swobody. Goniec na D3 i kramnik zagrywa skoczkiem na C6. Tak po prostu wyprowadza sobie figurę. W ogóle tutaj się nie opłaca wybicie, więc to jest wszystko w porządku. Po roszadzie białych jest goniec e7 i c4. Widzimy podważenie pionka, który broni naszego skoczka. Absolutnie wybić nie można, bo tracimy skoczka. Sprawa prosta. No więc kramnik zagrywa skoczek b4. To jest cały czas teoria, tutaj nie są ruchy wymyślone, ale wygląda to dosyć dobrze. Goniec po prostu wraca na e2 i czarne w tym momencie robią roszadę. Jeżeli ktoś by teraz zagrał posunięcie a3, to jak najbardziej wracamy skoczkiem z powrotem i wszystko tu się dobrze trzyma. Lecz białe zagrały skoczkiem na C3, no to czarne wyprowadziły gońcem, gońca na F6. Zauważcie, że wszystkie figury tutaj czarnych są już wyprowadzone w tym momencie. I to wszystko dobrze wygląda. Znaczy biały też ma w porządku pozycję, żeby nie było, że czarny tu jest lepszy. Absolutnie nie. A3 ze strony białych. No, i jak odejdziemy skoczkiem, no to tu możemy stracić pionkę na D5. No więc wtrącenie na C3 należy wykonać. Po wybiciu na C3 skoczek wraca. No i jest pozycja normalna. Wieża E1, wieża E8. Czyli ustawiamy sobie ciężkie figury na wolnych liniach. Prosta rzecz. Bicie na D5. Hetman zbija. I goniec F4 z atakiem na piona. Co robi w tym momencie Kramnik? No jak atakują nam Piona, to trzeba go bronić i Wieża zagrywa na C8. Ktoś by mógł powiedzieć, no ale Wieża zagrała tak pasywnie i strzela w swojego Piona, co to znaczy go broni tak naprawdę. I tak, i nie. W tym momencie oczywiście broni piona pasywnie, ale to się za chwilę zmieni z tego względu, że ten pionek będzie miał opcję na grę poprzez ruch C5. To wszystko zależy, jak tutaj będą postępować dalej białe. I H3 ze strony białych. No, ruch jak ruch, lówcik działa i teraz koniec na E4. Zobaczcie, że ten goniec fajnie się ustawił w centrum i troszkę paraliżuje skoczka ze względu na to, że jest uderzany. Tu może być uderzany pionek G2 przez te figury. No dobra, goniec E3 bardzo ciekawe zagranie. Zobaczcie, goniec rezygnuje już tutaj z tego piona, ale chodzi o to, żeby mocniej przypilnować D4 tego pionka, żeby mieć opcję zagrania właśnie. C4. No i w, tym, w tej sytuacji skoczek zagrywa na A5 i zaczynają się bardzo ciekawe rzeczy. Otóż, skoczek ma wielką ochotę pojawić się na polu C4. W tym momencie białe grają C4 i za chwilę do tego ruchu wrócimy. Tylko sprawdźmy sobie, czy jest taka możliwość zagrania skoczkiem na pole D2. No, bo już wspomniałem, że tu jest pionek atakowany, ale skoczek D2 jest o tyle sprytnym posunięciem, że można zagrać pionkiem nie oddając tego piona, a jeszcze przy okazji atakujemy tutaj gońca. Od razu powiem, że najlepszym ruchem tutaj byłoby odejście po prostu spokojnie gońcem, a po ruchu C4 Hetman D7 pozycja jest równa, normalna do gry, tak, że tak powiem. Ale jestem tutaj bliżej, chyba mimo wszystko za czarnymi, z tego względu, że struktura pionów jest. Minimalnie gorsza niż te trzy piony złączone, ale to jest pozycja równa, tutaj się nie, będzie, nie będziemy tu dyskutować. Sprawdźmy, czy można zbić tego pionka. Próbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dla chętnych polecam zatrzymać materiał i spróbowanie znalezienie tutaj opcji. Od razu powiem, że zbić pionka na G2 nie wolno, bo są poważne konsekwencje dla czarnych i możemy poszukać fajnych opcji. Dobry trening. Uwaga, można teraz zagrać tak. C4, no bo chcemy przerwać łączność hetmana z gońcem. Tutaj nie wolno, więc trzeba grać hetman C6. No i mamy D5. Wygląda wszystko na razie łatwe. Ale jest Hetman G6. I powoli robią się schody. Zobaczcie, tu jeszcze jest rentgen na króla. Z obronieniem gońca. Więc ten goniec za chwilę może zbić piona kolejnego z szachem na przykład. Albo tutaj. Dużo jest opcji. No ale mamy na szczęście mamy białymi ruch, goniec H5. Tylko, że następuje kolejna niespodzianka. Goniec F3. Jak ktoś by taki wariant liczył, ciekawy jestem, czy to jest doliczone do tego momentu. Tylko, że w tej sytuacji to białe mają tu już ogromną przewagę z prostego powodu. Po prostu bijemy Hetmana, goniec wybija i nie bijemy tutaj żadnego piona absolutnie zdobywając piona, znaczy odbijając jednego z pionków i odbijając gońca, tylko goniec F5. Okazuje się, że jest atak na wieżę i atak na gońca. Zdobywamy przewagę materialną białymi. Tak mogłoby nastąpić, jakby ktoś się pomylił, właśnie po wybiciu tutaj, po skoczku D2 i po wybiciu na G2. Dobra. Poszło C4. Jest to ciekawy ruch i kramnik tutaj miał to chyba przygotowane, bo poszło dosyć forsownie w tym momencie. Czyli skoczek wybił od razu Pionka, Goniec wybił, Hetman wybił i skoczek D2. Widełki na dwie figury. Wiadomo, tutaj się nic jeszcze strasznego nie dzieje, ale trzeba dostrzec jedną rzecz. No, Hetman musi uciec, nie ma tutaj wyjścia. Na D3 byłoby to samo co w partii, czyli bicie, bicie gońca i Hetman spił. No i pytanie teraz jest takie, jak zagrać białymi? No, bo białe oddały piona. Jeżeli ten Hetman zaraz sobie tu zagra, ustabilizuje pozycję, zablokuje piona, pionka bandowego, chciałem powiedzieć, pionka izolowanego, to sytuacja czarnych będzie wyśmienita z pionem więcej, z czystą pozycją, bez żadnych słabości. Otóż jest goniec giepić. I okazuje się w tym momencie, że są problemy z tego względu, że nie ma jak hetmanem odejść, bo atakujemy tu hetmana. Gdzie ma odejść hetman w tym momencie? Tu, tu. To tracimy tutaj gońca na e, e7, więc e, figura mniej. I co teraz e, robi kramnik? Moi drodzy, kramnik poszedł na tę sytuację świadomie. On e, daleko wzrocznie może czuł, że będzie dobrze i poświęcił hetmana no taka partyjka ciekawa, no tutaj odbić należy i po prostu goniec wybija, podsumowując figury no to mamy hetmana za wieżę i gońca, gdzie teoretycznie jest to lepsze dla białych i tutaj silniki się zgadzają, biały ma ciut lepszą pozycję, no właśnie, ciut lepszą czyli te poświęcenie hetmana było zasadne i chyba całkiem dobre to nie znaczy, że tutaj czarne wygrywają forsownie, bo to nie bo to się na pewno nie dzieje forsownie, ale są szanse, tylko że przy bardzo dokładnej grze białych, znaczy przy bardzo dokładnej grze białych na pewno tutaj białe nie mogą przegrać tej sytuacji. Hetman zagrał na A5 i zobaczcie atak, atak, czyli lekko się decyduje na to, żeby zbierać piony. No, gońcem trzeba uciekać. Goniec F6 przygląda się pionkowi, lecz Hetman zbija A7 i tego piona broni. No właśnie. Jak zareagować? Jak zagrać? Tu jest dużo ruchów, które można generalnie próbować grać. No ale na przykład taki ruch jak b6, co się wydaje dobrym ruchem, bo tutaj ogranicza hetmana. No to wieża d1 i tak naprawdę to białe tutaj mają szansę, to jest zbyt wolne. Wiem, że to tak intuicyjnie troszkę powiedziane, ale jest dobra opcja. c5, moi drodzy. C5 to jest pierwszy ruch, który tutaj mi się bardzo podoba, chociaż silnik to ocenia jako dla korzyść dla białych. Ja się z tym nie zgadzam absolutnie. Tu czarne nie powinny mieć problemów według mnie. Headman zbił. No widzimy, jest rentgen, tak? Gońca na wieżę i goniec wybija. Zawsze są takie dylematy, czym w tym momencie wybić, bo jakbyśmy wybili pionkiem, to goniec jest nieco mniej aktywny. A wybijając na D4 gońcem, e, mamy tutaj zawsze aktywność na F2, Opcje wieża E2 zawsze się pojawiają i więcej jest tutaj do przemyślenia dla białych e, wariantów, przemyślenia wariantów. Dobra, lecimy dalej. Wieża A2, widzimy osłona i wieża zawsze ma opcję zagrania na C2, zatrzymanie tego pionka. No bo jakby nie było tego piona, no to tutaj e, czarne nie mają co myśleć o e, próbie zwycięstwa. Absolutnie. Myślę, że przegrana by była stu czarnych. Ten pionek miałby szansę dotrzeć tam do końca. C4 ze strony kramnika. Wieża E2. Sprytny ruch. Zobaczcie, taka podstawka. Ktoś się rozpędzi i zbije, i tutaj dostanie za chwilę mata. No ale tak się nie dzieje. Wieża zagrywa oczywiście na D8. A4 takie wyścigi pionów. C3. No bo proste zagranie. Zobaczcie, chcemy iść na C2. No i co zrobić? Jak grają białe? Tutaj. Cały czas silnik pokazuje malutką przewagę białych. Ja tego nie ogarniam. Silniku, mylisz się na pewno, bo tutaj przy takim pionku, przy aktywnych wieżach i gońcu czarne no, nie mają jak tego przegrać. No ale lecimy dalej. Hetman zagrywa na E4. I teraz ja za automato na przykład bym zagrał gońcem na E6. A Kramnik zagrywa na B6. I to też jest ciekawe, że on już przewidział. Jak dalej ten goniec będzie współpracował z wieżami? Zobaczmy, jak to poszło dalej. Hetman zagrał na C2. No i widzimy, to jest takie. Dosyć pasywne posunięcie na pewno, nie jest to ruch przegrywający, tutaj białe się trzymają, pilnują i tutaj jeszcze powiedzmy nic się nie dzieje. G6 się ruchem, e, ruch taki, który się zawsze przyda, lufcik, no, hetman B3, hetman się przestawia, prawdopodobnie wieża za chwilę zagra na C2. E, no i wieża D6 z obroną, e, wieża C2 i goniec A5 i widzimy teraz rolę tego gońca, bardzo ważną, ten goniec ma wspomagać pionka, a przy okazji wspomagać punkt D2. I tutaj za chwilę wieża zagra na D2, i będzie próba wymiany wieży, co może ułatwić czarnym ewentualną promocję piona. G4 ze strony białych wieża D2. Król rusza sobie na G2 z powrotem, z powrotem idzie do góry, tak po prostu. Zawsze jakaś aktywność. Wieża scena D8, e, i to prowokuje białe do jednego tak naprawdę zagrania. I to trzeba wykonać, bo za chwilę będzie bicie na C2, i druga wieża może wtargnąć e, do obozu. Generalnie taka sytuacja jest myślę, że dosyć trudna dla białych. Dlatego lekko gra praktycznie dobrze. Wybija tutaj na C3. To jest dobry ruch, e, bo po wybiciu sytuacja jest. Ultra remisowa. To jest remis na szachownicy. Tylko, że dwie wieże mają zawsze większe szanse. Trzeba dokładnie grać białymi, żeby nie było takiej sytuacji, gdzie na przykład te dwie wieże zdejmą pionka A4 i w jakiejś sytuacji zdejmą pionka i Hetmana, poświęcając się. I wtedy zostają trzy piony na dwa piony. No tak może generalnie powstać, ale tutaj białe powinno się trzymać. I uwaga, wieża z dwójki zagrywa na d5. No, plan czarnych jest taki, żeby tutaj tego pionka w pierwszej kolejności zbić. Nie możemy teraz też pozwolić na coś takiego, że pionek dojdzie do h6, a tu się pojawiają siatki matowe, to wtedy białe mają szansę wygrywać w dosyć prosty sposób. No, Hetman zagrywa na c6, wieża na a5, na piona król do góry, wieża na a8. Nie było możliwości tego pionka obronić. Pionek idzie na H4. No właśnie, to już jest pierwsza taka y, y, opcja, żeby ten pionek tutaj na H6 stanął. Co robią czarne? Czarne w tym wypadku gonią Hetmana. Ten Hetman y, idzie na C1 i y, wieża z powrotem na A5. Zawsze tego pionka zdążymy zbić. Hetman na H6. Ok, I w tym momencie wieża tutaj zbija na A4. O co chodzi? No teraz y, zobaczcie, y, H5 zostało zagrane. Jak sobie z tym fantem poradzić? Co tutaj zagrać? Otóż po takim posunięciu, jakby to wytłumaczyć? Chodzi o to, żeby nie dopuścić do czegoś takiego, tak jak już wspominałem, żeby ten pionek nie poszedł tam do góry. Bicie też nie ma sensu, bo odsłania bardzo króla i wieczne szachy są bardzo możliwe. Tutaj białe godzą się na remis zawsze, ale czarne jeszcze chcą próbować i zagrywają, wieżą na A5. Ten ruch się przyda, bo jeżeli na przykład odejdzie gdzieś tam Hetman, to czasami jest ruch G5 z blokadą. No i teraz Hetman zagrywa na F4, co jest ruchem powiedzmy. No, nie jest jakimś błędnym, ale już właśnie pojawiały się fajne opcje. Jak można było fajnie białymi zagrać i uzyskać szybki remis? Otóż, dobry ruch to F4, czyli pójście tymi pionami maksymalnie. Po takim ruchu no można by było powiedzmy, zbić pionka w tym momencie, tu widzimy wieża broni na G5 po tym posunięciu. F5 jest świetnym ruchem, a po wybiciu na G4 jest F6. No i tutaj mata czarne nie dostaną ze względu na wiecznego szacha. Na król h4, no to wtedy wieża h3. Jeżeli król zbija, to będziemy zawsze tutaj wieżą szachować, król f4, no to zawsze tu będziemy wieżą męczyć tego króla. Więc ta pozycja byłaby już naprawdę remisowa, trzeba było się zgodzić, ale po takim ruchu. Czarne właśnie grają G5 i to daje pewne y, szanse i nadzieje na jakąś tam jeszcze opcję na wygranie tej pozycji. Hetman F6. I w tym momencie czarne zagrywają bardzo dobre posunięcie. Bo zobaczcie, grozi ruch H6. Pytanie do Was: jak zagrać czarnymi? Otóż świetne posunięcie to H6 czarnymi. Okazuje się, że nie można zbić pionka z prostego powodu. Hetman jest w pułapce. Okazuje się, że czasem Hetmana w otwartych pozycjach też można złapać. No to może tutaj był troszkę zamknięty, ale mam na myśli, że jest duża redukcja figur. Po tym posunięciu białe grają F3. Co grać czarnymi? Tutaj Kramnik już ma spokojną głowę. I goni tego Hetmana, wiadomo, broni trzeba pionka, Hetman C3. No i teraz jaki jest plan dla czarnych, żeby te pozycje wygrywać? Ta pozycja już przybiera charakter do wygrywania. Na pewno jak ustawimy sobie dwie wieże, które będą celować w ten punkt F3 i weźmiemy tego pionka, to pozycja się wygrywa. Uwaga. Wieża A4, już się tutaj pojawiają opcje. Hetman C6 chcemy zbić, więc wieża z ósemki daje tutaj szach Hetmanowi oczywiście, żarcik Hetman E8, szach, król G7 no i Hetman wraca na B5 no, jaki los Hetmana w tej sytuacji? No marny wieża z czwórki na A5 Hetman B4, no nie pozwala na zagranie wieżą na F6 tutaj pilnujemy wieży wieża D5 ze strony Kramnika, Hetman B3 i wieża D6. Te wieże już się pojawiły. Tutaj na D, troszkę bliżej, może będzie łatwiej. Hetman C4, wieża zagrała na D3. Widzimy pierwsze związanie pierwszy atak na pionka. Król F2, i po tym posunięciu wieża zagrywa na A3. Teraz sytuacja jest już do, dosyć prosta. Te wieże może nie mają ze sobą koordynacji, ale w każdym momencie one tu się mogą z, z powrotem połączyć, że tak powiem. Hetman zagrywa na C5 i jest wtrącenie, jest szach, dzięki temu tutaj król idzie na g3 i wieża właśnie ma bardzo ładne pole zajęte na polu, na polu f6. Hetman b4, wieża z a na a6, no ta wieża musi się gdzieś tam spróbować, no nie wiem, znaleźć na polu f4, ewentualnie czasem na polu a3. No tutaj król zagrywa na g2, wieża f4, a to już widzimy teraz plan czarnych, Oczywiście mi to umknęło. Tutaj wieża za chwilę zagrana F6. Hetman dał szacha, wieża na F6, hetman E5. No i proste bicie na F3. Cel jest praktycznie osiągnięty. Po zagraniu na A1 hetmanem jest jeszcze wieża F1, hetman C3. Szach wieżą, król G3. I szach wieżą. Proste zagranie po tym wybiciu e, i po król f 6 Białe się poddały. Jest to prosta końcówka. Pionowa z pionem więcej, żeby. Yy, na prosta końcówka, żeby ją wygrać. Moi drodzy, serdecznie dziękuję za uwagę. Dużo tych wierszy, hetmanów. Końcówki też są ważne w szachach. Dzięki, pozdrawiam, cześć.